Stary budynek dworca kolejowego w Poznaniu stoi pusty już ponad 10 lat. W 2012 roku zdecydowano się dołączyć do powstającej galerii handlowej przy ulicy Matyi funkcję dworca. Dyskusja o nowym, starym dworcu wciąż narastała. Szukamy kompromisów pomiędzy możliwościami finansowymi PKP, możliwościami finansowymi tego rządu. Porozumienia jednak nie było. Aż do teraz. Tutaj padła data 2030 rok jako relatywny, możliwy termin. Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Zawieja. Parlamentarzysta jest po rozmowie z wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. Ten miał go zapewniać, że rząd postrzega Poznań jako priorytet pod kątem rozwoju infrastruktury kolejowej. Teraz oczywiście konkurs architektoniczny, potem projekt. Doskonale wiemy, że to wszystko trwa. Jest uzależnione od tych prac, które trwają chociażby na tej towarowej obwodnicy Poznania, czy kolei dużych prędkości. Czy się oczywiście uda, jest wiele tematów, oczywiście należy pamiętać, że to jest wiele rozmów, chociażby tutaj z zarządcą tutaj centrum handlowego. To bowiem ma, według koncepcji, zostać wyburzone. Mowa o popularnym chlebaku, oddanym do użytku 10 lat temu. Te informacje z wczoraj, one niestety nie są uspokajające. Twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk. Były minister popiera starania posła Zawiei o nowy dworzec główny, ale dodaje, że do optymizmu daleko. Inwestycja rozpocznie się najwcześniej, bo tu nie było informacji, że w roku 2030 ona się rozpocznie, tylko najwcześniej w roku 2030. To jest trochę późno, jeśli chodzi o oczekiwania. Ta data wynika jednak z Krajowego Programu Kolejowego. Jest to dokument, w którym zawarte są inwestycje infrastruktury kolejowej na lata 2024-2030. Jak się okazuje, zabrakło w nim potencjalnej rozbudowy dworca w Poznaniu. Na koniec zeszłego roku rząd Mateusza Morawieckiego przyjął Krajowy Program Kolejowy, w którym nie ma ani finansowania na przygotowanie tychże prac na dworcu Poznań Główny. Dlatego zdaniem eksperta realna data rozpoczęcia prac to 2040 rok. Wtedy w życie wejdzie nowy Krajowy Program Kolejowy z 2032 roku. Wówczas będziemy mieli sytuację, w której powiedzmy zacznie się cały proces inwestycyjny projektowania, więc to też trwa kilka lat, więc ta perspektywa 40 roku jest zupełnie bezpieczna. Nowa koncepcja zakłada również bezpośrednie zejścia z mostu dworcowego na 16 peronów. Oznacza to, że miałoby być o 5 peronów więcej. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.